Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, pana Marka Marcinkowskiego. Ja nazywam się Piotr Bierzyński. Miałem zaszczyt być przewodniczącym jury konkursu o Róże Małego Księcia. Na początku chciałbym tylko powiedzieć, że chciałbym tak pięknie mówić, jak wy piszecie. Więc mam nadzieję, że wybaczycie mi, że nie będę tak pięknie i wspaniale mówił, jak piszecie, a piszecie cudownie. Bardzo serdecznie chciałbym powitać dzieci i młodzież, chociaż powinienem powiedzieć pisarzy, artystów, twórców. Bardzo serdecznie witam rodziców, dziadków, babcie, nauczycieli, opiekunów, wszystkich, którzy przybyli z naszymi utalentowanymi pisarzami tutaj, żeby usłyszeć, kto jest zwycięzcą, kto zajął drugie, trzecie miejsce, kto został wyróżniony w konkursie o Róże Małego Księcia. Drodzy młodzi twórcy, wspaniali, jest to 24. edycja konkursu o Róże Małego Księcia i jak zawsze w konkursie o Róże Małego Księcia mamy dwie kategorie, poezja i proza i trzy grupy wiekowe, czyli klasy 1-3, szkoły podstawowej, klasy 4-6 i gimnazjum. Tutaj na początku chciałbym kilka słów od siebie. Bardzo was też przepraszam za nieobecność pozostałych jurorów, którzy napisali piękne listy do was. Niestety sytuacje losowe i obowiązki nie pozwoliły im być tutaj, więc będę miał przyjemność przeczytać od nich kilka słów skierowanych tylko i wyłącznie do was. Ja chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za emocje, jakich my, jurorzy, mogliśmy doznać, czytając wasze teksty, i poetyckie, i prozatorskie. Powiem szczerze, że z roku na rok poziom rośnie, a więc postawiliście poprzeczkę następnym rocznikom bardzo wysoką. I naprawdę mieliśmy wielką frajdę, wielką przyjemność czytać te około 100 prac, które zostały zgłoszone, czyli około 100 młodych artystów i twórców przysłało do nas swoje prace. 140, dokładnie, no to przepraszam, prawie 150. 140, więc spędziliśmy czytając wasze prace noce, tygodnie, lata. I siwych włosów się nabawiliśmy. Nie, żartuję, to była czysta przyjemność, gdyż wasza wyobraźnia nie zna granic. Tematy, które poruszacie, są no, tak ciekawe i co roku można powiedzieć, że inne tematy są na topie, mówiąc językiem młodzieżowym. Bardzo, bardzo nam, jurorom, wszystkim podobało się, że w tych pracach widać was. A więc widać to, czym się przejmujecie, co was smuci, ale też co was cieszy. I tutaj ja od siebie mogę tylko powiedzieć, że no, ja jestem fanem pisarstwa takiego czasami troszeczkę absurdalnego, niekoniecznie klasycznego i znalazło się kilka prac, które trafiły w ten mój ukochany nurt, a więc prac takich innych troszeczkę. Natomiast tematy, jakie poruszacie, naprawdę to są historie wzruszające, śmieszne i co najważniejsze, pięknie operujecie językiem. A więc piszecie bardzo ładnie. My jako poloniści, bo w jury byli sami poloniści z wykształcenia, no tam nie było do czego się przyczepić językowo, nawet czasami nie było gdzie poprawiać przecinka, więc naprawdę szacun i bardzo nam miło. Ja może przedstawię jury, które czytało wasze prace. Oprócz mnie pracę czytała także i oceniała pani Michalina Janyszek, poetka, która wydaje swoje tomiki poezji, ale także opiekuje się klubem literackim młodych i bardzo serdecznie też, zwłaszcza gimnazjalistów, już bo ona zajmuje się też starszą i młodzieżą licealną, zapraszam na spotkania, które przy Miejskim Ośrodku Kultury prowadzi. Zresztą w jej liście także będzie o tym mowa. A trzecim jurorem był pan Piotr Siwecki, autor opowiadań, prozaik, krytyk literacki, wykładowca, nauczyciel, taki w sumie można powiedzieć najbardziej doświadczony z całego jury. I on zawsze też z wielką przyjemnością rok w roku od wielu lat
bierze udział jako juror. Też parę słów do was napis debatowania. Tutaj, w zamkniętej kamienicy, dokładnie. Czytaliśmy je ponownie, wielokrotnie. I z wielką przyjemnością pozwolę sobie kilka fragmentów dla was, ale także dla rodziców, dla nauczycieli, dla opiekunów, dla babci, dla dziadków przeczytać. Nie będę zdradzał, czyje to są teksty, ale zapewne autorzy, którzy są na sali, je rozpoznają. Więc na razie nie zdradzamy kolejności, ale chciałbym państwu pokazać, jak wspaniałe teksty trafiają do nas. Ja tylko będę... Klasy 1-3, wiersz. Mądre bobasy. Bobasy w wózkach siedzą, wiele o świecie wiedzą. Dorośli bobasy podziwiają, o, a. Z zachwytem wzdychają, piaskownice bobasy uwielbiają, zamki z piasku ustawiają, o, a. Jak architekci się nad tym znają, kredki w rączkach trzymają, prawdziwe dzieła powstają, o, a. Jak artyści talent mają, w kuchni bobasy siedzą, paluszkami smacznie jedzą. O, o. Jak smakosze smaki śledzą, na spacerze się rozglądają, w wózkach trasy przemierzają. O, o, jak przewodnicy je rozpoznają. Wielkie brawa, proszę państwa. A teraz przykład jednego z nagrodzonych tekstów poetyckich w kategorii wiekowej klasy 4-6. Deszcz. Deszcz rosi te pola i drogi i sady. Spadając chmury kropelkami swymi, tak jakby chciał zaistnieć i przepaść na ziemi. Deszcz pada i moczy te domy, ulice. Spadając chmury kroplami swymi, tak jakby chciał przemówić i schować się z innymi. Deszcz leje całą siłą swoją, oblewa wszystko, co stoi na drodze, leje się strumieniami, całym swym tchnieniem, tak jakby chciał zawładnąć i dać się odczuć swym istnieniem. Dziękuję. I poezja gimnazjum. Mam nadzieję, że oddam klimat tego tekstu. Mam nadzieję. Ogólnokształcące. Nie da się reagować na brak relacji. Wykończy mnie ten brak relacji. Czego szukała w jego rzeczach? Czy ma wśród jego rzeczy swoje rzeczy? Co myślę o pytaniu, które padło? Notatki będą potrzebne. Głód relacji. Henryk X przestał jeść, bo miał wyrzuty sumienia. Konkret spadł. Czytam jego tweety. Koniec zdań. Do przerwy. Porady, porady, właśnie tak. To psychologia wszędzie pod stołem zdania? Zdanie umysłu? Już po 30 kartce. Dzienniki. Boli. Bo ja jestem ekstrawertyczna. Terrier. Nie chcę być teraz inteligentna emocjonalnie. On jest bardzo. Dziękuję. Ta opowieść jest o przyjaźni, a może o wygranej, albo o załodze piratek, która wyruszyła na morze. Jest to załoga 6 dziewczyn, która właśnie siedzi na statku. Jest w niej Julia Pomysłowa, Maryka Mądra, Ania Odważna, Natalka Szczera, Weronika Miła i Helenka Serdeczna. Przedstawiłam wam głównych bohaterów, więc zaczynamy. Bardzo dawno temu żyła załoga 6 dziewczyn, która wyruszyła w podróż morską. Na morzu rozszalała się burza. Trwała ona kilka dni i nie było widać jej końca. Pewnego dnia, gdy wstały z hamaków, morze było spokojne. Bardzo się tym zdziwiły. Nagle poczuły wielkie fale. Jak wyszły na górę, zobaczyły, że wycierają się one na pokład. Fale tworzył wielki wieloryb, machający ogonem. Nagle wielka fala przykryła Weronikę Miłą i Helenkę Serdeczną. Wypadły za burtę i wylądowały w morzu. Ania Odważna wyjęła koło ratunkowe i rzuciła je do wody. Weronika Miła i Helenka Serdeczna chwyciły się ich i zaczęły płynąć w stronę statku. W pewnym momencie poczuły, że zamiast zbliżać się do statku, oddalają się od niego. Miały wrażenie, że woda przesuwa ich do tyłu. Nagle zgasło słońce. Zrobiło się ciemno i poczuły brzydki zapach.
Pachniało stanowczo rybami. Oczy dziewczyn powoli przyzwyczajały się do ciemności. Teraz jeden z tekstów, fragment tekstu nagrodzonego w kategorii klasy 4-6. Mit o Center. Kora wiodła dostatnie, lecz nieszczęśliwe życie ze swoim mężem w Hadesie. Dzień w dzień chodziła po nim ze spuszczoną głową. Pewnego dnia Hades powiedział: żono moja, widzę, że od dawna jesteś smutna. Powiedz mi, co cię trapi. Kora odpowiedziała: Hadesie, może tylko o jednym. Nie poruszają mnie błyskotki, biżuteria. Chciałabym tylko jednego. Dziecka. Dziecka? A po cóż ci dziecko? Zapytał zdziwiony Hades. Mężu, nigdy tego nie zrozumiesz. Gdy patrzę na te nimfy z dziećmi, boginie ze swymi pociechami, nawet na drzewa u matki, które wydają na świat swoje owoce, to czuję takie wzruszenie. Persefona zalała się łzami. Hades objął ją swą prawicą i powiedział: skarbie, wiesz, że nie mogę dać ci potomstwa. Ja odbieram życie, a nie daję. Lecz poczekaj. Hades zaczął intensywnie myśleć. W kategorii gimnazjum, tekst prozatorski, fragment. Taki dobry klimat teraz jest tego tekstu. Tam w ogrodzie. Tamta noc była bezksiężycowa i niezwykle ciemna. Brak gwiazd. Nów oraz czarna mgła spływająca ze szczytów okolicznych wzgórz zmuszały każdego wychodzącego na dwór do wzięcia ze sobą lampy gazowej. Umożliwiała ona widzenie otoczenia na odległość wyciągniętej ręki, lecz lepsze to niż nic, ale człowiek, który zjawił się w ogrodzie, nie miał ze sobą źródła światła. Dowiedziałem się potem, że widział w ciemnościach niemal równie dobrze jak przy świetle dnia. Niezwykle przydatny talent, biorąc pod uwagę, że swe sprawy załatwiał wyłącznie w nocy. Gdy spojrzałem na niego, pomyślałem, że cierpi na gruźlicę, jakże pospolitą w naszych czasach. Był niesamowicie blady, prawie lśnił, a jego twarz, choć niebywale ujmująca, wyglądała, jakby na jego posiadacza spadły jakieś straszliwe cierpienia. Jedynie oczy nie wydawały się być strapione. Były czarne, jak noc nas otaczająca. Spojrzenie przeszywało każdego uważnie, bez jakichkolwiek emocji. Prędko zaprzeczył mojej sugestii, jakoby był chory. Rozmawiać chciał tylko na temat zła. Uda nam się to zrobić, a myślę, że się uda. To oczywiście z każdym z was się skontaktujemy, żebyście mogli swój egzemplarz takiej antologii, no myślę, że dosyć drugiej, grubej, przepraszam, nie drogiej, bo Boże, dostaniecie za darmo. Dosyć grubej. Dostaniecie i będziecie mieli także na pamiątkę z własnym tekstem, że jesteście w antologii pisarzy, laureatów w konkursie Róże Małego Księcia. Mam nadzieję, że możemy przejść, wszyscy są gotowi, więc zaczynamy. Zaczynamy od wyróżnień. Wyróżnienia w kategorii poezja w grupie wiekowej klasy 1-3. Oczywiście wszystkich wyczytanych od razu zapraszam tutaj po osobisty odbiór. Bardzo mi miło, Aneta Kozłowska, wielkie brawa! Dziękujemy ślicznie. Kategoria poezja, grupa wiekowa, klasy 1-3. Alicja Małecka. Wielkie brawa! Jeszcze nie mają tego nawyku celebrytów, ale już niedługo, już niedługo. Wyróżnienie w kategorii poezja w grupie wiekowej 1-3. Maciej Markowski. Jest Maciek. Gratuluję, Maciek. Chodź, wstań. No. Nie chcesz do zdjęcia, no niech zobacz, tutaj czekają. Gratuluję. Kategoria poezja, klasy 1-3, Aleksandra Kulesza. Czy Aleksandra jest? Jest Aleksandro, zapraszamy cię tutaj. Gratuluję, proszę. Już wiesz, co masz robić, prawda? Uśmiech! Pokaż dyplom chociaż tak. O, dokładnie. Wielkie brawa. Kategoria poezja, grupa wiekowa, klasy 1-3, wyróżnienie, Agata Cikła.
Zapraszamy! I ostatnie wyróżnienie w grupie wiekowej klasy 1-3. Lidia Baleń. Wielkie brawa, zapraszamy. Czy jest Lidia? Jest. Chodź do nas, bo już paparazzi czekają. Gratuluję serdecznie. Wiesz, co masz robić, prawda? A. Wielkie brawa. Trzecie miejsce w kategorii poezja w grupie wiekowej klasy 1-3 zajmuje Kacper Mazur. Wielkie brawa! O, tak jest. Drugie miejsce w kategorii poezja w grupie wiekowej klasy 1-3 otrzymuje Alicja Banach. Pierwsze miejsce w kategorii poezja w grupie wiekowej klasy 1-3 zajmuje Milena Połucha. Wiemy, że jest babcia. Zapraszamy was, zapraszamy. Zapraszamy. Gratulujemy wspaniałej wnuczki. Dziękuję. Gratulujemy. Dziękuję ślicznie. Wielkie brawa. Teraz proszę państwa wyróżnienia w kategorii proza. Grupa wiekowa, klasy 1-3, pierwsze wyróżnienie, Natalia Sopel. Zapraszamy. Jest Natalia, chodź Natalia. Gratulujemy ślicznie, proszę. Tak jest, pięknie. Kolejne wyróżnienie w kategorii proza, grupa wiekowa, klasy 1-3. Iga Radowiecka. Gratulujemy. Dobrze. W kategorii proza klasy 1-3 kolejne wyróżnienie Jakub Zybert. Gratuluję, Kubie, proszę. Tu jeszcze dwie minutki, wiesz, dla fotoreporterów. O, tak jest. Dobrze. I przechodzimy do podium. Miejsce trzecie w kategorii proza w grupie wiekowej klasy 1-3 zajmuje Joanna Klimaszewicz. Wielkie brawa! Chodź, Joasiu, chodź. Gratulujemy, proszę. Poczekaj, a tu jeszcze taki, a uśmiech ładny. Tak jest. O. Wielkie brawa! Drugie miejsce, mocnie rosną. Drugie miejsce w kategorii proza w grupie wiekowej klasy 1-3 zajmuje Nadia Łakota. Jest Nadia? Jest, jest Nadia, zapraszamy. Jest nam niezmiernie miło, gratulujemy. Uwaga, uwaga.
Pierwsze miejsce w kategorii proza klas 1-3 zajmuje Julia Babiarz. Fotoreporterzy muszą być czujni. Teraz, proszę Państwa, przechodzimy do grupy wiekowej klasy 4-6. Pierwsze wyróżnienie w kategorii poezja otrzymuje Piotr Kozłowski. Gratuluję, Piotrze. Życzę kolejny sukces. Jeszcze tak jest. Wielkie brawa! Wyróżnienie w kategorii poezja w grupie wiekowej klasy 4-6 otrzymuje Agnieszka Ostrowska. Zapraszam. I kolejne wyróżnienie w kategorii poezja w grupie wiekowej klasy 4-6 otrzymuje Julia Twardowska. Proszę Państwa, trzecie miejsce w kategorii poezja w grupie wiekowej klasy 4-6 otrzymuje Oliwia Zdunek. Drugie miejsce w kategorii poezja w grupie wiekowej klasy 4-6 zajmuje Zofia Staszewska. Wielkie brawa! Gratulujemy serdecznie. Poezja w grupie wiekowej klas 4-6 zajmuje Hubert Łuszbiński. Państwa wyróżnienia w kategorii proza w grupie wiekowej klas 4-6. Pierwsze wyróżnienie otrzymuje Kacper Kowalczyk. Jest Kacper, jest. Oczywiście, że jest. Gratuluję. O, mówiłem o czujności fotoreporterów. Jo. Kolejne wyróżnienie w kategorii proza w grupie wiekowej klasy 4-6 otrzymuje Olga Zielińska. Jest Olga. Czas na podium. Trzecie miejsce w kategorii proza w grupie wiekowej klasy 4-6 zajmuje Marceli Piórkowski. Pierwsza. Dziękujemy.
Drugie miejsce w kategorii proza w grupie wiekowej klasy 4-6 zajmuje Karolina Dąbkowska. Wielki brawa! Pierwsze miejsce w kategorii proza w grupie wiekowej klasy 4-6 zajmuje Paweł Taradejna. Gratuluję serdecznie, proszę jeszcze. Wielkie brawa! Wyróżnienia w kategorii poezja w grupie wiekowej szkół gimnazjalnych. Pierwsze wyróżnienie otrzymuje Aleksandra Skowrońska. Skromność. Proszę Państwa, to może być zaskoczeniem, ale w kategorii poezja w grupie wiekowej szkół gimnazjalnych jury przyznało pierwsze miejsce tylko. I to pierwsze miejsce oraz róże małego księcia w kategorii poezja w grupie wiekowej szkół gimnazjalnych zajmuje Zuzanna Drząszcz. Kategorii proza w grupie wiekowej szkół gimnazjalnych. Pierwsze wyróżnienie otrzymuje Aleksandra Skowrońska. Kolejne zdjęcia trzeba teraz, tak? W kategorii proza w grupie wiekowej szkół gimnazjalnych kolejne wyróżnienie otrzymuje Damian Andrelczyk. Wielkie brawa! Kolejne wyróżnienie w kategorii proza w grupie wiekowej szkół gimnazjalnych otrzymuje Hanna Tarnowska. Wielkie brawa! Trzecie miejsce w kategorii proza w grupie wiekowej szkół gimnazjalnych zajmuje Agnieszka Puzewicz. Zapraszamy. I oczywiście gratuluję serdecznie. Proszę. Uśmiech, tak jest. Wielkie brawa! Drugie miejsce w kategorii proza w grupie wiekowej szkół gimnazjalnych zajmuje Maciej Biernacki. Jest Maciej. Dziękuję serdecznie. Proszę. Tak.
pierwsze miejsce w kategorii proza w grupie wiekowej szkół gimnazjalnych zajmuje Wojciech Pach. Nie. Cóż za skromność, nie? Wszyscy muszą, nie? A ja się usuwam. Kochani nasi twórcy młodzi, chciałbym na koniec jedną rzecz tylko powiedzieć, myślę, że bardzo ważną. Różnice między pierwszym miejscem a wyróżnieniem naprawdę są niewielkie. To są naprawdę, była walka, każdy z jurorów miał swoich kandydatów do miejsca.